Sprawdź, czy liczby pierwiastek drugiego stopnia z 315 oraz pierwiastek trzeciego stopnia z 216 są liczbami wymiernymi. Zaczniemy od rozkładu na czynniki liczby 315. Nie jest to liczba parzysta, czyli nie dzieli się przez 2, ale suma cyfr daje nam 9, jest to liczba podzielna przez 3, więc cała liczba również jest podzielna przez 3. 315 na 3 daje nam 105. Suma cyfr daje 6, znowu dzieli się przez 3. Dostajemy 35. 35 jest podzielne przez 5, dostajemy 7. Dzielimy na 7, dostajemy 1. Ponieważ jest to pierwiastek drugiego stopnia, z naszego rozkładu tworzymy pary. Dwie trójki utworzyły nam jedną parę. Z pozostałych liczb nie można już utworzyć pary. Te liczby, które utworzyły parę, wyciągamy przed znak pierwiastka. Natomiast z liczb, których nie udało nam się sparować, tworzymy iloczyn pod pierwiastkiem. Czyli te liczby zostają pod pierwiastkiem, natomiast te, które utworzyły pary, wyciągamy przed pierwiastek. Czyli dostaniemy 3, a pod pierwiastkiem 5 razy 7. Co nam daje? 3 pierwiastki z 35. Jest to liczba niewymierna, czyli należy do zbioru liczb niewymiernych. Analogicznie zrobimy rozkład na czynniki z liczby 216. Jest to liczba parzysta, więc podzielmy na 2. Dostajemy 108. Nadal parzysta. Dalej dzielimy na 2. 27 dzieli się przez 3. I dostajemy rozkład na czynniki pierwsze. Ponieważ liczymy pierwiastek trzeciego stopnia, z naszego rozkładu będziemy tworzyć trójki. Widzimy, że trzy pierwsze dwójki utworzą nam jedną dwójeczkę. Kolejne trzy trójki tworzą nam trójkę. Nie zostały nam liczby, które nie utworzyłyby trójek. W związku z czym pod naszym pierwiastkiem nic nie zostanie, a uzyskane dwójka i trójka znajdą się przed pierwiastkiem. Czyli dostaniemy 2 razy 3. Co nam daje 6? 6 oczywiście jest liczbą wymierną,